23. Godzina duchów. Summer of 58. Nie interesuje mnie. Dzięki, Soszek! No to chyba już dwie gierki. Słuchaj tego. Witajcie, widzowie. Czas na horror. Ale nie byle jaki, bo 32 zł za 2 godziny gameplayu. Dawno nie wydałem tak drogo za jedną godzinę gry. Zamiast grę, którą zaproponowałem, 80 groszy, 20 godzin gameplayu, woleliście to. Poświęciłem się. Kurde, gdzie muzyka? Zapraszam widzów na miłą piątkową noc z krzykami w tle i strachem. Summer of 58. W sensie 58 rok. Czyli dawno temu. Przyciągam to, bo jeszcze 20 sekund się pobiera. Dlatego moja przemowa musi być troszeczkę dłuższa. Tytuł zmień? Dobra. Horror. Piątkową noc. Partiatik! Live. Siema widzowie, szybka reklama, Eneba, najtańsze giereczki. Już wszystko tłumaczę, pokazuję, objaśniam. Najlepiej wejdź w link któryś pod filmem, masz w opisie, ale już pokazuję. Wchodzisz sobie tak, tu wyszukiwarkę, klikasz LOL, masz rzeczy do LOLa, ale najlepiej zrobić tak, gry, Steam gry. I masz tutaj różne giereczki do kupienia. O, nadal GTA San Andreas jest, ale o, Potion Craft. Potion, nie wiem jak to się w dupę mówi, mnie to nie interesuje, ja gram w gry, ani się uczę języka, ale możesz sobie tą grę kupić jakoś i czas temu widziałem ją na TV gry, wiem, że jest fajna, ale nie grałem, może zagram na streamie, ale dobra, 17,33 kosztuje, zobaczmy, Potion Craft, o, i proste widzowie, 54 zł, z Enebą 17,33, kup teraz. I mam kod rabatowy Spartiatix3, akceptuj, oczywiście źle wpisałem, Spartiatix3 w dupę, no, 3% taniej, nie dość, że masz 40 zł taniej, to jeszcze 3%, chłopie, same rabaty, płacąc za granie w komputer, także no, użyj sobie, zobacz, skorzystaj, wejdź w link, użyj Spartiatix3, cokolwiek co chcesz, kupuj najlepiej, zbierze się po jakimś czasie sporo siana. Dzięki tanim gierkom. A teraz oglądaj dalej horror. Dzięki widzowie, bo to dzięki wam jest partner. Kocham was. Siema. Emika Games. Tu jak masz epilepsję, to... Trzeba się już bać, bo nie wiem, czy streama wyłączyć, czy jeszcze patrzeć. Właśnie ty się musisz pewnie, jak odwracasz głowę od monitora, widzisz tą patolę na chacie. Tu po śmietniku. Ty się do wszystkiego przypieprzasz do mnie. Zaraz ci perma dam. Dobra. Daj mi spokój. Cicho siedź. Dobra, jakiś opis, to chyba nie będzie ważne, to nie czytam. Ciszej muzykę? To już za późno. A nie, to chyba ważne. Ja myślę, że jakieś ostrzeżenie o epilepsji znowu. Alex Morton. Dobra, zaczynamy, dawaj dalej. Nie wiem, co to jest Wilma. Po rosyjsku się mówi analfabeto, ale o, nawet nie pamiętam, jak ja powiem. To jest grafika w grze? O kurde. Czekaj, bo ja nie ruszam jak coś, on mi sam idzie. Dobrze mam kamerę, czy w prawy górny dać? A zaraz się przestawi w razie czego. Ale chyba dobrze, nie? Ale on mi sam chodzi, jakieś demo mam za te 30 zł? To jest film. No chyba film kupiłem. Co ty gadasz, ninja?
Ty, a straszna jest serio ta gra? Ja się nie boję takich gier. Serio wam mówię. Nie ma co nawet przetestować, wiecie? Muszę podgłosić tę grę. O kurde, no, realistyczne dźwięki. Słaba jest ta gra jak za 30 zł. No mówiłem, żeby nie kupować. Nie no, na nowym kopie tylko małpki będą. Dzięki, że Adregana. Filmów pewnie nie, ale gry pewnie tak. Dzięki, że Adregana. 4 miesiące, Primeik, pokczam. Dobra, to są jakieś napisy po rusku, w dupę, ja nie wiem co tu jest nic napisane. Da się sprintować, da się kucać. I nic więcej z tego co widzę. Ale jest tylko jedna rzecz do ściszenia, jest, nie ma osobno dźwięków żadnych. Co, Ketsy? Moją zupę zjadasz? Luja, pizzę sobie zamówię w nocy. Nie, jaką pizzę? Przecież już nie mam nic. Przez pieprzony komputer muszę jeść śrubki. Luj, zjem ten stary komputer chyba. Nie no, zjedz, żartowałem. Zjedz sobie. Ja sobie zrobię coś tam, co mam w lodówce. Może wyjem lód z zamrażarki? Nie no, black. Nie, nie, nie. Jest git. Sprawdziłeś, czy można Prima oszukać i parę kont podłączyć? Nie sprawdzałem, ale to i tak jakoś tą kartę trzeba podpiąć. To pieprzy. Dobra, gramy. I co tu się takiego ogólnie dzieje w tej grze? Mam nadzieję, że ty, Mario, wiesz, jak się zgubię, gdzie iść. Co ty pieprzysz? Nie będę brał żadnego tego słownika, nie będę nic tłumaczył, wypieprzam na te gazety. Dobrze, każdej deski nie muszę ściągać ręką. Nie, bo oni mi kazali wejść tam. Wejść tam, więc pewnie tutaj coś jest. Jest jakaś apteczka, ale nie mogę z nim nic zrobić. Tu jacyś ludzie są. 46 rok. Okej. I co? Fototapeta pieprzona, oszusty. 30 zł i fototapeta na oknie. Coś tu słyszę. Co to są za dźwięki? No weź to w dupę. Te dźwięki są dość przerażające w tej grze.
To są te moje rzeczy, tak? To jest ten słownik. Okej, okay, weźmy go. A, no tak. F. A baterie będzie trzeba? No by nie, bo już mi w dupie, że jak mi się wyobraża to, że trzeba baterię. Coś tam biegał? Co to za gówno? Wypieprzone mam jakieś gazety z 58 roku. Ty, a który jest rok ogólnie? W tej grze. Co tu w dupę by... było? To jakaś... Ucha mi lata w tego. Tu się w dupę dzieje. Ale co za alarm? To są te syreny, jak się rozbił pewien samolot w Smoleńsku. Tak? Ja pierdziel. Dobra, ty, na co mi te świeczki pieprzone? W dupę sam wsadzić? Czemu był dźwięk, jakby ktoś wybił szybę, a nikt nie wybił? Co to w dupę jest? Ktoś wybił? Co ty pieprzysz? Nikt nie wybił szyby, wiedziałbym o tym. Jak się kamerę brał? Ty, a ta kamera to jest po co? Ty, o co chodzi w tej grze? Bo ja już zgubiony. Ktoś wybił szyby i od razu nową wstawił? Nie no, Mario, ty już mi musisz chyba podpowiadać, bo ja już się zgubiłem. Jak się ekwipunek włącza? Jak te świece wyjąć? Ale ja już mam świeczki! Chyba, że zapalniczki jakieś nie mam. Jest bateria ogólnie? Chyba nie. Nie, nie ma baterii. Można łazić ile się chce. Można apteczkę? Co ty pieprzysz? Przecież tego tu nie było przed chwilą. A ja to tu położyłem. Czekaj, ja chyba będę duchy wzywał. Czy mi się wydaje? Gdzie jest ta zapalniczka? Gdzie jest zapalniczka? Bo nie widzę jej. Widzicie zapalniczkę gdzieś? Ten horror jest mocny? Co ty gadasz? Jak mocny? To po co ja w to w dupę gram? Nie no, to wy mnie wpijacie w jakieś gówno.
Ja nie chcę grać w tą grę jednak. O jest. Już się obsrałem? Nie, nie, ja się nie boję takich gier. Duchu! Obłudnik cię wzywa! Gdzie ty w dupę jesteś? Aha, ja idę spać. No i git. To jest survival chyba, ja się bałem. To jesteś jak The Forest, nie? Chłop ducha przyzywa i spać idzie. O, kamery nie mam. Nie, ja chyba idę spać. Albo idę stąd. Przepraszam, jest tu jakiś duch? Kto tu wpieprzył mi ptaki przez okno? Przepraszam. Gdzie te duchy? Chyba nie ma ich, idę spać dalej. Dobrze zrobiłem. Lustrze było coś widać? Jakim lustrze? Gdzie oni lustra mają na tej chacie? Nie ma lustra. Ja pierdziele, Boże, te dźwięki. Jezus Maria. O co chodzi w... O co w tej grze chodzi? Ktoś tu pukał? Stary wrócił. Nie no, na poważnie, bo ja nie wiem co się w tej grze robi. Ktoś na bosaka biegł. W tej grze chodzi o taki symulator dźwięków po domu, jak ktoś na boso biega? Jak polujesz na duchy? W dupę, jakie... Ja nie wiem, tu... Nie wiem, tu trzeba coś kliknąć, a mnie irytują takie gry, bo ja nie wiem co. Nic nie wiem o tej grze. ASMR na uchu lizanie chyba. W pokoju obok pewnie mieszka ta szmaciura, co liże uszy. Dziękuję bardzo, Szego. Ja mam jakoś ducha wezwać? Ale ta gazeta to już wcześniej była. Ta gazeta już była.
kiblu nic nie ma. Nie, jest coś. No i co mi dało to, że spojrzałem w to gówno? To już też widziałem. Tu ktoś łazi tak w ogóle? Oj, oj, oj. Co się w dupę dzieje? Fajna. O Jezus Maria, ja pierdzielę. Nie, 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 nie. Co to miało być? Co to w dupę było? Co to było? Porypani? Ci twórcy gry? Telefon w ogóle. Gdzie są deski? Czemu jest otwarte? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Coś tu siedzi. Zenek dał na golibordę 5 złotych. A bum 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 pem 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 pem. Dobra, Zenek, ja pierdzielę, zamknij ryj. Dzięki za 5 złotych oczywiście, Zenek. Chyba gonga dostałem. Ty, bo nic nie widzę. O, już widno. Fajnie. Fajnie, uczy dzieci. Tylko szkoda, że komunizm. Czy co? Nie, nie, nie. Porypało mi się. Idziemy dalej. Ty! O, zobaczmy, co się nagrało. Tu leży słowi. Co napisała? Aha. Mam to w dupie. To jest już mój dom. Ktoś tu dyszy? Pierdziele te dźwięki. Harambe. Harambe dyszy. Słychać coś. O. Krowa? To świnia. Trzeba przeszukać ten pokój. Co tu się dzieje?
ciekawe gówno. Kogo to interesuje? Ktoś tu śpiewa. Słyszycie to? Idol młodzieży. Gdzie to jest? Co oni chcą, żebym ja znalazł? Znowu jakąś kartkę? No i co te mi drabinki dadzą? To miałem je znaleźć? Tam się podejść na łóżku coś leży? No byłem już. Wziąłem to zdjęcie. A do szafy się da wejść. Co tak zrobię? Jezu, jaki opis, ja pierdzielę i to jeszcze wiecie. Zasłaniam wam, dobra, luj. Wypiję, przerwam na tę gierkę. Wyłączam to gówno. No nie wiem, po której się stronie mam ustawić. Ciągle będę coś zasłaniał w tej gównogrze. Dobra, kogo interesuje w ogóle, co tu jest napisane? Wypiję, przerwam te listki. Czytaj to. Tu jeszcze coś jest. Ty, ale za tą szafą. Sobie to odłożyć. Chyba biegła do kibla szybko. Sraka ją złapała. Może tak być. Dobra, wypiję wszystkie te gazety. Ona biegła do kibla, to może coś być, poczekajcie. Nie zostawiła po sobie śladu? Ej, tu coś jest. Wypieprzony na te listy, ja pierdzielę! Ty, a byłem w tym drugim pokoju już? Ja stamtąd przyszedłem, nie? A czemu ten typ, którym gramy, to ma to wszystko w dupie? Nie boi się tego. Jakieś zdjęcia dzieci, wypiję, przerywam na tę rzecz. Czy ja się boję? Nie, to nie ma nic strasznego w tej grze. Zero klimatu, niczego tu, czego tu się bać? Chłopie, tu nie ma czego. Ty, co ja mam teraz w ogóle zrobić? Tylko te gazety mam oglądać? Jest tutaj coś jeszcze w tym pokoju? Czy ja mam z tego pudła coś wyjąć? O, jest. Dobra, to trzeba jakoś... No co mi każesz to dotykać po prostu? Iść do tego pudełka. Bezpiecznik włóż? Opróbowałem. A, bo to trzeba się schylić. Dobra, i gdzie światło? Jak się zapalić? Gdzie jest włącznik światła? Żarówki nie trzeba?
jest. Ale nie działa. W kiblu? Jak w innym pokoju może być włącznik światła do tego? Ty ciemno się już robi? Jest. Niech lepiej nie gra. Tak już. Tak czas płynie jak coś robię, widzicie? Tak to już jest w życiu. Jak się coś robi, to czas zapieprza. Zobaczcie. Widzicie? To jest takie właśnie realistyczne. Ale co mam iść do łóżka? No i co mam zrobić? No co ja ci mam zrobić? No co do łóżka mam iść? O czym pieprzy ten kretyn? Trzeba coś jeszcze zrobić. Nie mam się wysrać? Znowu świeczki? Ale ja nie mam już świeczek. One były tu ostatnio. Z dupy. Za deski. Jest w tym fabuła? No jakieś duchy. Dzieci. Z 58 przyzywam se. No to idź spać. A, bo trzeba kucnąć. Boże, zapomniałem, bo tu trzeba kucnąć, żeby on zobaczył. Dobra. Trzeba się zapamiętać, że trzeba kucać. Co to za typowy dom patusów? Mario, ile jest nocy w tej grze? Na koniec gry? Jesteś w sraczu? W sraczu spokój. Tu pozamykali. Pytanie czemu? Witam. Wyłącz to! Jezus Maria, przestań. Niczego się nie boję. Wiecie co? Ja chyba idę w kimono. Nie, nie idę. Jezu, co to było? To rozbiję, wrzuć tę podłogę, no przecież tu i tak nikogo nie ma. I gramy idiotą zasranym. Nie może tego wziąć i o podłogę rozpieprzyć?
Co to w dupę jest? Co? Mogę wszystkie na raz? Mogę je tu wkręcić? Ej, ktoś szcza. Ej, nie sikaj! Na mojej warcie się nie szcza. Nie sikaj. Ja pierdzielę ta gierka. Dobra, dawaj tą szkatułkę pieprzoną. Otwieraj to, idioto, w dupę. Szafę można przesunąć? Czy będzie na ety? Pewnie ta. Kiedyś ta. Jak szafę przesunąć? Tu nie ma czegoś takiego jak przesuwanie rzeczy. A jak rzucić tę szkatułkę? To gdzieś kluczyk pewnie musi być, tak? No zobacz. Trzeba znaleźć kluczyk, widzowie. W tym jest kluczyk. Mogę to rozpieprzyć. Macie kluczyk? Kiblu będzie? Idę zobaczyć. Z lewie? Coś tu jest. Coś mi kapie na łeb. Jezus Maria! Boże! Ja pierdzielę! Gdzie szkatułka, szmato, w dupę! Nie no, to jest przesada. Spokojnie, mamy. Jezus Maria, no nie mogę z tej gry! Boże! Nie no, ja to pieprzę, widzowie, no nie dam rady tego przejść. Zbyt gówniana gierka. Czego po nocy biegasz, dzieciorze zasrany? Czemu z klasy wybiegłeś? Przepraszam. Jest tu ktoś? Ty ze szafą siedzisz? O mój Boże. Co się stało?
fajnie. No i co? Prąd napraw? Mogę? Bo mi nie dadzą, wiesz? Może lepiej nie będę naprawiał. Dobra. Ez! Przestraszył się mnie! Nie ja jego. Bruda spieprzony. Co? Psraj zbrojkę. O, kluczyk. Dawaj, otwieraj tą szkatułę. Co tam jest? Pistolet? Co to za gówno? Mogę to przy... Chyba aktywowałem bossa. O, aha, teraz siebie we wspomnieniu, w 58 roku. Z tym kapaniem było moc. Dobra. Co się tu działo? 58 rok, widzowie. Co to jest? Co to za rzecz? To jest latarka? Kurde, jak to wygląda. Ale para dziwna. Nie za duża różnica wieku? Co tu jeszcze jest? A, bo ja jestem nauczycielem. Ale selfik! Otwieraj. Kurde, znowu klucz. Patrzcie, jak w Rosji było. W 58. Mieli nawet długopisy. Nice. Powodziło się kiedyś. Dobra, wszystko jest ładnie, widzicie? Waga nawet. Kurde, mogliby dopracować, że działa. Taki fajny element by był. Zobacz, on se świeci na takie coś. A oni się bawią. Zobacz, Superman. Dobra. Co to było? Kiedy zacząłem grać? Niedawno. Dobra, imiona ruskie. Otwierać! Nie da się otworzyć niestety drzwi. Gdzieś klucz musi być, widzowie. O! Czy mogę każdą szafkę otworzyć? Oby nie. Chyba nie. Ale czemu mogę tego Jacoba otworzyć? Aha, tam są dzieci. Co to jest, jakiś sierociniec? Czy jakaś szkoła z internatem? Co to jest? Za miejsce. Ławka się... O, rzeczywiście ławka się otworzyła. Nie. Dobra, dzieci się boją. Nowość. Niech się boją, jak mają czego. Dzięki, kondzie, za pół roku. Siema, witam. Dzięki, dzięki.
Giga Chat. Dobra, kto to włączył? Dzieciorzy, dzieciory pieprzone, do spania. O, kluczyk. Ale se safe otworzę. To nic się nie dzieje, to tylko moja wyobraźnia. Błagam, by tam był pistolet. Przesuń się w dupę. Okej. Co to za gówno? Dzięki tego typu za suba z Prime'ika, widzowie. 4 zł za suba. Ale oro. Dzięki, dzięki. Dobra, wypiję przynajmniej jakiegoś Jakowa śmiecia. Zaraz mu tą butlą zapieprzy i będzie koniec. Nie biegać! Do spania gnoje w dupę! Noc jest, gnidy pieprzony, zaraz wam tam wejdę. Uśpię je. I natłukę. Oczywiście żartowałem, nic nie zrobię nikomu. Co mi robisz, komuchu pieprzony? Maska, maska! Załóż. Ty, nie wiem, czy nie zrobiłem czegoś źle? O, dzień! Co ja tu robię? Nie mogę słownika wziąć, czyli nie będzie nic do czytania. Dobrze wiedzieć. Zobaczmy, czy coś za szafą się zmieniło. Jest tylko to nadal. Teraz jest włączone, czy jak? Do góry jest włączone, nie, do dołu. Nie, do dołu jest włączone. Do góry jest włączone? Ma rację. Ale to Rosja, to może być inaczej. Kto dyszy? Ta żarówę tu wymienię. Widzieliście gdzieś żarówkę? To już było. Co jest w dupę? Nie no, zaczynam się trochę bać, widzowie. Pierwszy raz. Serio, wcześniej się w ogóle nie bałem. Nie, no nie ma tu nic. Co to jest? Jakiś flamaster. To mogę zobaczyć. Ej, może to w końcu? Tak. Wcześniej tego nie mogłem wziąć. Tutaj trzeba tak klikać, widzowie. Szukać rzeczy, które się da zrobić. O! Nie, będę był, gdzie będę chciał, będę był. Szmato głupia, co ty kartki zostawiasz? Się w dupę nie podoba? Dokładnie, Nikiel. Co to jest?
te pety tu były? Dobra, wypieprzone na te kartki. Za dużo tekstu. Co ty gadasz? A, ja to mogę teraz wziąć. Czemu nie mogłem wcześniej? Po prostu się gra posunęła do przodu. O, dobrze, gdzie mogę to zostawić? Pod drzwiami? Tak, The Golden Demon. Ale już jestem w swoich czasach. O, ktoś dzwoni. Szybko zerknę kto. To tu było? Tak, troll. Dobra, odpisał mi. Jezus Maria! Ty, to jest to coś! Ja pierdzielasz, się oplułem! Ty, bo akurat ślinę przełykałem, mnie wystraszył. Śmietnik. Dobra, otwieraj to gówno. Co to jest w dupę za rzecz? O, to jest ten kot, co słyszeliśmy go. Teraz już wiemy, gdzie leży. Nowy mail. Dobra, zostawmy mu to i zobaczymy, co powie Syfek. To jest mini Mike, chyba już po przeszczepie. Patrz, podbiega, żeby to wziąć. Oto pieprzony w dupa. Otwieraj, pomogę ci. Serio ci pomogę. Ubiję go. Ale widzicie, jak zwróciłem uwagę, że coś stoi, a wcześniej nie było? Się okazało, że to ten mobek. Widzieliśmy go z bliska, mieliśmy okazję, tak to byśmy nie mieli. Nieźle, co? Dla widzów. O kurde, odpisał. Na GG. Weźcie to dziecko mi! Nie mam czasu teraz. O, to jest ten Jakub, widzowie. Co ma starego żula. Przerażająca jest ta gra przez te dźwięki. Właśnie fajnie zrobili w tej grze, że takie dorobione są te dźwięki. To jest giga pog. Na bossy ktoś tu biega. Dzięki Julian 35035. Witam, witam. Dobra, bo mi ktoś tu na bossa biega. Słuchaj. Możesz mi nie zapieprzyć po tym? Wymieniam wiadomości z tym Jakowem. Zobaczmy, co powiedział. Kurde, widzicie?
On chyba nie wie, że nie żyje. Trzeba go uświadomić. Jezu, stoj tu! To ty! Ty myślisz, że ja cię szmato nie widzę? O, da się przyjrzeć. Nie no, walę go teraz! No czemu bohater gry nie wie, że to on? Idiota. No, masz rację, Xen. Co odpisze on? Stoi tu nadal? Mówiłem wam, że to on. Nie chcieliście wierzyć. Odpisał, odpisał. Ale szybko pisze. To chodzi o tego typa, co tam go zobaczyliśmy we wspomnieniu? To jest jakiś creep? I co, on tu otruł wszystkie dzieci? Otwieraj, pomogę ci, serio! Zatłukę go. Dobra, zobaczymy, co Jakow powie. Serce ci bije jak dzwon w kościele. Jest, 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 jest. Kurde, nie widzicie już nic. Chcę wam odkryć. Czytaj. To masz dla widza? No co, dzieci zabili. Wam wystarczy, widzowie. Dzieci zabili. Ty, ale ten Jakow to nie jest jakiś duch chyba. To jest jakieś specjalne dziecko. Jak ty, dzięki. Random brud za oknem. Ketsy, czy ty mnie próbujesz przestraszyć? Masz coś ze łbem? Nie, no co ty robisz? O nie! Nie uda ci się, bo tym razem siedzę bliżej drzwi niż tam w tym mieszkaniu. Ale Kelsey sobie maskę zrobiła. Mogę udawać, że nie widzę, to by chociaż pokazała ją na kamerce. Ale nie, ja siedzę za blisko drzwi. Nie da rady.
Dobra, wypieprzony jakiś obrazek mi pokazał. I co, mam tam iść? Będzie się dało wyjść z budynku? A, już nie mogę odpisać. Co się stało? No, widziałem. Ale co to jest? Mam to założyć ja na głowę? Zamknij to. Tepsy chciała się tak pokazać. To ma oczy jak coś. I to widać. Kamerzysta. Kurde, jak ja mam się napić. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Dzięki za pięć dolku. Więc się chcę kurwa wzbogacić. Sorki, że popsułem twój fajny plan. Ale to dlatego, że jakbym się wystraszył, to mógłbym umrzeć. To może dobrze, że popsułem. Ja już na skraju zawału byłem. Dzięki za pięć dolków, witam serdecznie. Miło mi. Nie no, ale w sumie podobny strój Kecy co do tego w tamtym mieszkaniu, pamiętam. Dobra. Chyba do spania, tak mi się wydaje. Bo otworzyć tego nie mogę. Tak? Do spania? Co ja zrobiłem? Ja miałem to wziąć? Nie, rozłóż. Wyprowadzam się? No ja. O, rzeczywiście. Do tego szpitala, co jest obok? No, chyba tak, no. Dobrze, Kecy mnie wystraszyło, mi serio zawału dostał, widzowie. Dobra, noc trzecia, a to już chyba noc będzie w tym szpitalu z bomby. Mario, ile jest tych nocy? No nie napisałeś mi. Dawaj kamerę, słowniczek. Oj, oj, oj. No to już jest. Dowody muszę znaleźć. Czyli co, jakieś ciała będą tych dzieci? Czyli te butle, co tu będzie? Chyba tyle z dowodów. Ty. Ale co oni ode mnie chcą tutaj? Dźwięki są mega creepy. Co to? Co się w dupę dzieje? Czekaj, co jest?
dupę Voldemort. Dzięki Michaelu za 22 miesiące. Co to w dupę jest? Czyli co, był sobie główny doktor w szpitalu i organy sobie zabierał z ludzi i sprzedawał? No co, no to robić chciał, bo że słaba pensja była. Wiecie, to za czasów komuny. On mało zarabiał. Dobrze zrobił, nie? Mówił tak, nie no, ten robotnik się już nie nadaje, wyzwijcie mu nerki. I se kupił malucha dzięki temu. Ojojoj! Śmietników, dupa! Okej. To szpital chyba żyje swoim życiem. Coś jak kubki obok mojego kompa. Aleluj, kiedyś się je umyje. Czekajcie, bo coś trzeba dotknąć. Wtedy fabuła się posuwa. Coś tu musi leżeć. Co ty gadasz, draku? To jest serio creepy ta gra. Gdzie? Tutaj cały czas coś. Ja mam coś z tymi rzeczami zrobić? Czekaj, co to w dupę było? Coś wyjmowałem z plecaka i co się stało? Co ja wyjmowałem, bo nawet nie widziałem. Aha, to jest ta piła. Ja myślałem, że on mi to zabrał. A to po prostu się pojawił na chwilę, jakiś mobek. Nie łańcuchy, to najważniejsze. Dziecko w zlewie i luj. Materac zaszczany, wódka na stole. Chyba znalazłem ojca. Dobra. Jakiś typ się zesrał, ale nie będzie uciekał, bo mu nie zapłacą. Prawidłowo. Idziemy tu tym razem. Co tak w dupę ciemno jest? Musi być tak ciemno w takich pomieszczeniach? Spokojnie, już tnę. No,
A bo to trzeba podejść, a nie kliknąć. Ale co, murder cookies? Pan Szucha te organy kradli, ale czekaj, to oni dzieciom je wyjmowali? Już dorosły. Ty, oni uśpili te wszystkie dzieci w sierocińcu i organy wyjęli? Ja pierdzielę w dupę. Nikul X, dzięki bardzo, Syba, witam. Dzięki, dzięki, widzowie, wykrzyknij w primę, macie darmowego Syba. Tylko musicie w link. Giga Oro. Cześć, da się sprintować w tej grze? Ojojo! Jezus Maria, w dupę! Przestań! Nie, no to... Znowu Voldemort. A, ja mam to... Boże, to lepszy niż tamto gówno. Na hita przycięło. Witam, słyszałem jak tupiesz. Nie ma tu nikogo jednak. Odwrócę się i coś będzie, 100%. O, otwarte. Mam broń, szmato, utnę ci palca. Oj, oj, oj. Okej. Jezu, myślę, że coś z szafy wychodzi. Ja pierdzielę. Dobra. Tutaj jest sala tortur. Otwierać. Tu się chyba powiesił ten typ, co pracował tu dla siana. Ja pierdzielę, ile szkieletów. Nie, czekaj, co to w dupę jest? Przecież to jest ciało z 58. Co to w dupę? Gdzie ta szmata? To jest to, co było? Nie.
jak to się nazywa? Akt zgonu tego dziecka jej. Dobra, ale czekajcie. Tu nie ma wyjścia. Tu jest jeszcze coś do wzięcia? Jak to po co mi wyjścia? To jest koniec gry tutaj? Nie. No musimy rozstrzygnąć wszystko do końca. A tu coś jest. To nasza broń. O, wisisz? Ty. Ale skam. OJ! Boże, w dupę! O co chodzi w tej w dupę grze? Ciągle na mnie jakiś mob biegnie. Spieprzam z tego szpitala. Dla przygłupów w dupę. Idę. Tylko nie skacz. Dobrze. Co? Ty, koniec? No nie cieszę się oczywiście, super gra. Kurde, nadal ta gra jest. Ja pierdziel. Ty! Dzieciorze pieprzony, pomogę ci! Powiem jak jest, ty nie żyjesz! Wiesz? Krętaczu? Kurde, no i zakrywam wam napisy i luj. Pieprzona gierka i kamerkę powinienem dawno przenieść tutaj. Luj z tym. Kamerka teraz w tym miejscu, w dupie mam tę grę. W połowie gry przenoszę kamerkę i luj. Jezu, jak ja ją przeniosę? Przecież nadal zakrywam. Co, mam coś z głową? No i luj, nawet nie wiem. Minęły te pieprzone napisy. No nie wiem, co tam było napisane, zaraz na YouTube się zobaczy. Ale to chyba nie jest koniec gry. To jest koniec gry? Ty, ale to prawdziwa historia była jakaś? W sensie, typ zrobił na podstawie prawdziwej historii grę? Znaczy, no fajna gra bardzo. Tylko nie za tyle pieniędzy, powinna kosztować 10 zł. Znaczy, dorobione są dźwięki, ale chłop ani nie ma dźwięków, głosów, ani nic, no. Fajna gra! Tylko szkoda, że mi przeczytałem, co było na końcu napisane. Wracaj grę. Ty, ta gra miała być na 2-3 godziny, a przyszły ją półtorej. Nie, no nie będę zwracał, nie będę taki. Fajna gierka. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę